Dzisiaj pierwszy dzień zimy, no ale pogoda, jak widać, nie jest taka iście zimowa, bo zawiało wiatrem. Temperatura poszybowała troszeczkę w górę, już mamy plusową temperaturę właśnie, na plusie. No i to jest bardzo, bardzo fajny czas do tego, żeby grypa nam się rozwijała. I tutaj musimy powiedzieć, że mamy bardzo w tym czasie wzmożoną ilość zachorowań na grypę, na RSV, głównie u małych dzieci, no i oczywiście jeszcze przeziębienia. Są różnego rodzaju koinfekcje, do tego jeszcze dochodzi koronawirus, więc no nie jest to sprzyjający czas na to, żeby właśnie no, przygotowywać się tak, jakbyśmy może chcieli do świąt. W związku z tym apelujemy tutaj gorąco do Państwa, aby święta przebiegły w dobrej, zdrowej atmosferze. Powinniśmy no, parę rzeczy zrobić, żeby może właśnie nie zachorować. Głównie chodzi tutaj o małe dzieci. No, jesteśmy w ferworze zakupów świątecznych. Nie prowadźmy tych naszych milusińskich do centrów handlowych. Nie chodźmy do sklepów tam, gdzie jest nas więcej. Dlatego, że dzieciaki bardzo szybko taką infekcję mogą złapać. Jeżeli już dziecko widzimy, że jest takie troszeczkę niewyraźne, jakiś katarek, lepiej, żeby też zostało w domu, a nie szło do żłobka czy do przedszkola. Dlatego, że ta infekcja na pewno się w dziecku rozwinie, a poza tym no, będzie ten łańcuch infekcyjny przekazany dalej i pozaraża inne dzieci. Starajmy się pamiętać o tych naszych dawnych przyzwyczajeniach covidowych. Tutaj myślę o higienie rąk, żebyśmy pamiętali o tym, że często i dokładnie myjemy ręce, wietrzymy nasze pomieszczenia, nie bójmy się świeżego powietrza, bo to naprawdę dobrze robi. Starajmy się myć zabawki, starajmy się przecierać te zabawki, myć je, żeby jednak te infekcje, te wirusy, patogeny nie przebywały na tym, żeby jednak dzieciaczki były dużo, dużo zdrowsze. No i my dorośli myślmy też o tym, że jest jednak ta higiena kichania, higiena kaszlu, czyli to, co zawsze, że nie rozpylamy, nie kichamy, tylko już staramy się albo kichać w chusteczkę jednorazową, albo w ten zgięty łokieć. Ja tak dla przypomnienia jeszcze chciałam Państwu parę takich danych statystycznych tutaj powiedzieć, jak to wyglądało w zeszłym roku. I na przykład teraz od 1 grudnia do 7 grudnia tego roku 2022 mamy 1593 zachorowania na grypę, w tym 928 zachorowań to są dzieci. I jeżeli porównamy to z rokiem ubiegłym, to mamy tutaj zachorowań 607, w tym 167 dzieci. Więc owszem, możemy tu powiedzieć, że był koronawirus, ale to są potwierdzone zachorowania stricte na grypę. Więc no, na pewno jest tej grypy dużo więcej. Co jeszcze możemy zrobić? Oczywiście pamiętajmy o szczepieniach, drodzy Państwo, bo są szczepienia na grypę i są szczepienia na grypę również dla dzieci. Są one nawet refundowane. Są to szczepionki nie tylko domięśniowe, ale są to również szczepionki donosowe, więc nie musimy się tutaj obawiać, że to nasze dziecko będzie kłute, bo może po prostu być ta szczepionka donosowo przyjęta. Warto się szczepić, bo na pewno wtedy przebieg tej choroby, jeżeli nawet zachorujemy, czy zachoruje nasze dziecko, będzie dużo łagodniejszy. A pamiętajmy o tym, że grypa jest chorobą zakaźną, właśnie przenoszoną drogą kropelkową. Pamiętajmy o tym, że mogą być bardzo duże powikłania po grypie i są to na przykład zapalenie ucha środkowego, jest to również związane też z tym, że jesteśmy bardzo osłabieni, układ oddechowy jest dużo mniej wydolny, także nie należy lekceważyć grypy, tylko dbać o to, aby być zdrowym. No i ja jeszcze chciałabym, korzystając z okazji, życzyć Państwu, bo jesteśmy już za chwilę przed świętami, życzyć przede wszystkim zdrowych, spokojnych świąt dla wszystkich telewidzów i spotkamy się pewnie niebawem w przyszłym roku.